Witam Państwa, Dagmara Siemińska. Zapraszam na kwadrans radnego. Dzisiaj naszym gościem jest radny miasta stołecznego Warszawy, pan Dariusz Figura. Dzień dobry Państwu. Panie Dariuszu, od 1 lipca 2013 roku warszawiacy będą objęci nowym systemem selektywnego gospodarowania odpadami. Jakie tak naprawdę czekają warszawiaków zmiany? Jaka jest filozofia tej nowej ustawy? Myślę, że trzeba tutaj zacząć od przyczyn wprowadzenia tej ustawy. One sięgają naszej akcesji do Unii Europejskiej i konieczności zwiększonej segregacji odpadów. Są określone dyrektywy unijne, które nakładają na Polskę wymogi co do poziomu selektywnej zbiórki odpadów, co do poziomu przetwarzania odpadów. Te dyrektywy były znane od dawna, natomiast sama ustawa, która miała implementować system, nowy system gospodarki odpadami, powstała niestety dosyć późno, bo w lipcu roku 2011. Jej filozofia sprowadza się do tego, żeby stworzyć mechanizmy, przynajmniej w intencji, bo praktyka troszeczkę to moim zdaniem nie wyszła, żeby zapobiec masowemu zjawisku, no jest takie zjawisko chociażby trafiania odpadów do lasów, żeby mieszkańcy mieli interes w tym, żeby po pierwsze segregować odpady, a po drugie nie wywozić je do lasu, tylko normalnie, żeby trafiały do pojemników. Czyli można powiedzieć, że tak naprawdę to jest pozytywna sprawa dla warszawiaków, bo w końcu zaczniemy dbać o środowisko. Jest takie przysłowie, dobrymi chęciami jest piekło wybrukowane i to jest mniej więcej kasus tej ustawy, bo jak mówię, intencje moim zdaniem są słuszne, wszyscy jesteśmy w stanie się zgodzić co do tego, że no nie chcielibyśmy, żeby śmieci trafiały do lasu, natomiast konstrukcja tej ustawy jest taka, że dobre stworzenie systemu jest niemożliwe, a jeżeli już jest stworzony, to on jest bardzo, bardzo kosztowny. Chociażby kwestia tego wywożenia odpadów do lasu. Wydawało się, że jest taki mechanizm, to znaczy opłatę ryczałtową dla mieszkańców, czyli mieszkaniec płaci opłatę ryczałtową, a w zamian za to może dowolnie dużo śmieci wrzucać do pojemników. No i oczywiście jest z punktu widzenia mieszkańców, rzeczywiście oni mogliby tych śmieci nie wywozić do lasu, ale z kolei przedsiębiorcy nadal są rozliczani od liczby pojemników, czyli oni nadal mają teoretycznie interes, żeby redukować liczbę odpadów w ten sposób, że te odpady trafiają gdzie indziej. Jest masę bardzo szczegółowych rozwiązań, które sprawiają, że ten system nie może być efektywny. No, podstawowy problem jest taki, że wprowadzenie tej ustawy nie stworzyło różnicy jakościowej, jeśli chodzi o sposób przetwarzania odpadów. Nie powstały nowe instalacje do przetwarzania odpadów. Cały czas mamy w zasadzie w Polsce jedną spalarnię, w Warszawie mało instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów. Czyli owszem, można inaczej odbierać odpady, ale one specjalnie nie mają być jak przetwarzane. Natomiast mechanizmy tej ustawy są takie, że wzrost poziomu kosztów dla mieszkańców jest porażający. Ale jakiego rzędu są podwyżki? Trudno to szacować, bo poprzednio ten system był organizowany oddolnie, czyli wspólnoty, spółdzielnie wybierały dostawców i układały się za jaką kwotę, za jakie stawki mają być odbierane odpady. Czyli każda wspólnota, każda spółdzielnia miały inne ceny, czyli każdy mieszkaniec inaczej płacił de facto. Obecnie jest jednolita opłata w skali miasta. Zgodnie z propozycją Platformy Obywatelskiej to ma być 19,5 zł od osoby miesięcznie, od dwóch osób 37 i tak dalej, aż do kwoty bodajże 56 zł za gospodarstwo czteroosobowe i więcej. To jest dla budownictwa wielorodzinnego, natomiast dla budownictwa jednorodzinnego te opłaty to jest 94 bodajże złote za domek, czy segment, czy bliźniak. Ja szacuję, że skala zmian, jeśli chodzi o opłaty dla mieszkańców, to jest między 75% a 300%. Większość spółdzielni czy wspólnot, sprawdzałem te dane, te stawki za osobę mniej więcej cyrkulowały w okolicach 6-12 zł za osobę. Teraz najniższa stawka za jedną osobę to jest 19,5 zł, więc można sobie od razu powiedzieć, jaki to jest wzrost opłat. Także ten wzrost opłat jest naprawdę porażający. A czy ta ustawa przewiduje jakieś zniżki na przykład dla rodzin o niższych dochodach? Nie, w samej ustawie nie ma takiej bezpośrednich zapisów, natomiast ustawa stwarza możliwości, żeby uchwałą Rady Gminy takie zniżki potencjalnie wprowadzić. I my jako Prawo i Sprawiedliwość będziemy próbowali zmienić te uchwały w ten sposób, żeby były zniżki dla najuboższych. Prawo i Sprawiedliwość mocno krytykuje tę uchwałę, ale proszę mi powiedzieć, a jaki pomysł PiS ma na zagospodarowanie odpadów? Znaczy jedną rzecz trzeba powiedzieć, że Prawo i Sprawiedliwość było jedyną partią w parlamencie z tych dużych partii, która nie poparła samej ustawy, bo to jest jak gdyby klucz do całego problemu.
Późniejsze rozwiązania są jedynie próbą minimalizacji problemów, które stworzyły ustawa. Moim zdaniem i myślę, że zdaniem Prawa i Sprawiedliwości przede wszystkim trzeba ze starego systemu wziąć to, co działało dobrze, a działał dobrze rynek odbioru odpadów, czyli wolna konkurencja firm, które odbierały odpady od mieszkańców, od spółdzielni i ta część rynku działała dobrze. Natomiast źle działał rynek przetwarzania odpadów, czyli odpady były odbierane, ale nie wiadomo, gdzie one trafiały. I ta część przetwarzania odpadów, instalacje do przetwarzania odpadów powinno być rynkiem regulowanym, moim zdaniem. Chociażby mamy w Polsce rynki regulowane, rynek energii, rynek ciepła. Ten rynek trzeba regulować, dlatego że nowe instalacje trzeba sprawdzać jakościowo. Trzeba również kontrolować poziom cen w tych instalacjach. No teraz mamy chociażby fundamentalny problem. Ustawa nie narzuca sposobu kształtowania cen przez podmioty posiadające te instalacje, czyli no tutaj nie ma mechanizmu, jak ustalić. Ale może mamy jeszcze trochę czasu do lipca, może jednak. No, gdybyśmy mieli jeszcze rok, dwa, to by się to dało naprawić. Teraz to będzie naprawdę niewiele można zrobić w tym systemie. Obecnie jest tak, że w zasadzie mamy wszystkie uchwały, ale nie mamy jeszcze chociażby jednej rzeczy, czy nie są rozpisane przetargi. Mhm. Czyli wiadomo, jakie będą dochody miasta z tytułu opłat, natomiast nie wiadomo, jakie będą koszty, bo przetargi nie są rozpisane. A to jest ogromne zagrożenie do tego systemu, dlatego że w skali Warszawy rynek obecny to jest mniej więcej 130 podmiotów. Po przetargach zostanie kilka z tych podmiotów. Także każdy z podmiotów obecnie działających na rynku będzie walczył do upadłego w tych przetargach. Czyli mamy zaskarżenia do Krajowej Izby Odwoławczej, tysiące pytań, pewnie potem być może jeszcze odwołania do sądu. Także rozstrzygnięcie tych przetargów przed lipcem może być bardzo wątpliwe. Ale widzi Pan jakąkolwiek korzyść w ogóle z tej nowej ustawy? W obecnej postaci jest tylko jedna, ale moim zdaniem też iluzoryczna korzyść, to znaczy teoretycznie wprowadzenie tej ustawy może zapobiec karom unijnym. Te kary są dosyć duże, ale jak mówię, to jest będzie korzyść teoretyczna, dlatego że obecnie przyjęte rozwiązania, chociażby w Warszawie, tak na dobrą sprawę nie skłaniają do zwiększonego poziomu zbiórki selektywnej. Znaczy jest jedna opłata za deklaracja, że będzie zbiórka selektywna, jedna za deklaracja, że będzie zbiórka nieselektywna, oczywiście ta druga jest 40% większa, ale w samej strukturze opłat nie ma zwiększenia stymulacji, żeby jak najwięcej segregować, czyli żeby frakcja zmieszana była jak najmniejsza, a frakcja segregowana jak największa. Także tutaj nawet przy tej kiepskiej ustawie pewne rozwiązania można by wprowadzić, żeby jak najwięcej osób, zarządców było zmotywowanych, żeby jak najwięcej segregować. Następna sprawa, która skłania mnie do sceptycyzmu, czy będzie jakakolwiek korzyść, czyli tych kar nie będzie, to kwestia braku jakichkolwiek konsultacji społecznych. Żeby tą ustawę płynnie wprowadzić, to po pierwsze mieszkańcy muszą wiedzieć, a po drugie nawet ważniejsze zarządcy muszą wiedzieć, spółdzielnie, wspólnoty, jak tą ustawę skonsumować. Przy czym z tego co wiem, spółdzielnie mają swoje pomysły i te pomysły z tego co słyszałem są całkiem fajne, tylko problem jest czasu. Gdyby miasto zaczęło rozmawiać ze spółdzielniami, z zarządcami, z mieszkańcami pół roku temu, pewne lepsze rozwiązania dałoby się wypracować. A teraz naprawdę już nie wiadomo. A co ta ustawa zmienia tak dla przeciętnego warszawiaka? Z punktu widzenia przeciętnego warszawiaka to jest tak, że do tej pory jak każdy wynosił śmieci, to miał w śmietniku, w altance przeważnie zwykle jeden pojemnik, czasami tak, więcej. Teraz różnica będzie taka, że będzie ustandaryzowana liczba pojemników. Będą trzy pojemniki na frakcję odpadów zmieszanych, czyli wszystko, tak na dobrą sprawę. Oddzielnie oznaczony pojemnik na papier i plastik i jeszcze jeden pojemnik na szkło butelkowe. Takie trzy podstawowe pojemniki. Oprócz tego w ramach standardu, czyli tej opłaty, będą również co jakiś czas, przy czym to w zasadzie nie wiadomo co ile, pewnie to będzie różnie dla różnych spółdzielni i wspólnot. Wywożone odpady wielkogabarytowe, czy jakieś tam stare meble, również choinki w okresie świątecznym oraz odpady zielone, czyli głównie to liście w okresie jesiennym i na wiosnę. Także dwa razy do roku. Także jest pewien standard, który będzie obowiązywał w skali całej Warszawy, jeśli chodzi o to, jakie będą pojemniki, jaki ma być standard usług. Przy czym jeśli chodzi o ten standard usług, zwłaszcza jeśli chodzi o częstotliwość odbierania odpadów, to powszechna opinia zarządców, z którym ja rozmawiałem, spółdzielni, wspólnot jest taka, że ten standard będzie niższy niż był do tej pory. Za wyższą cenę. Za wyższą cenę, czyli niższy standard za wyższą cenę, to się sprawdza. A czy to prawda, że w tej chwili będzie dokładnie ustalone, gdzie możemy mieć samochód, czym możemy mieć samochód? Rzeczywiście wprowadzony regulamin porządku i czystości w gminie wprowadza takie zapisy, natomiast no, akurat tego te zapisy są
no, ja bym powiedział, trochę śmieszne prawo, które i tak nikogo nie będzie obchodziło tak na dobrą sprawę. Przy czym, jeżeli chodzi o sam regulamin porządku i czystości, które wprowadza takie zapisy, on jest w takim stanie, że uchwała przez Radę Gminy, Radę Warszawy została przyjęta, natomiast jest zaskarżona przez wojewodę i będzie jeszcze modyfikowana. Także co będzie docelowo, to jeszcze zobaczymy. Ale to możemy się obawiać, że Warszawa zostanie zasypana śmieciami? Może jednak nie będzie tak źle. No, ja mam taką obawę, przy czym no myślę, że nikt nie życzy Warszawie tego typu rozwoju wypadku jak w Neapolu, że śmiecie walały się po ulicach. Natomiast biorąc pod uwagę stan, w którym jesteśmy, a mamy marzec, dopiero mamy przyjęte uchwały, przy czym niektóre są zaskarżone. Nie mamy rozpisanego przetargu, a proces przetargowy jest naprawdę czasochłonny. Obawiam się, że to może nastąpić, że 1 lipca śmiecie mogą przestać być odbierane. Weźmy jeszcze pod uwagę jedną rzecz, która znakomicie też komplikuje wdrożenie tego systemu. Nagle 30 czerwca kończy stary system, czyli stare firmy przestają odbierać, a 1 lipca w całej Warszawie już musi zafunkcjonować nowy system. Nie ma jakiegoś stopniowego wdrażania obszarami, w żaden sposób. Kończy się stare, zaczyna nowe i w dodatku to musi zacząć od razu funkcjonować, czyli śmieci muszą być odbierane, potem przetwarzane i tak dalej. Także naprawdę wiara w to, że 1 lipca to zafunkcjonuje, no to można określić właśnie obecnie w kategoriach wiary. Proszę mi powiedzieć, jaka jest główna różnica między tym nowym systemem a starym? Stary system był zdecentralizowany, organizowany oddolnie, oparty o wolną konkurencję. Nowy system jest scentralizowany, zorganizowany przez gminę. Jeśli chodzi o jakość, to praktycznie jest w nowym systemie płaci się za dwie rzeczy. Po pierwsze właśnie, że gmina organizuje ten system zamiast organizacji oddolnej, a po drugie płaci się za zwiększony poziom kontroli. I to jest całość kwintesencji różnic pomiędzy starym systemem a nowym. Myślę, że Państwo sami sobie są w stanie wyciągnąć wnioski, czy te różnice powinny aż tyle kosztować, czy ten wzrost powinien być aż tak ogromny. Czyli możemy powiedzieć, że miasto chce załatać dziurę budżetową? Miasto na pewno chce załatać dziurę budżetową, natomiast jeśli chodzi o ten system, to miasto moim zdaniem nie panuje w całości nad tym systemem. To znaczy poziom założonych opłat będzie się na pewno znacząco różnił od kosztów tego systemu, przy czym miasto tak na pewno sprawę obecnie nie wie, czy to będzie za mało, za dużo. Jest jeszcze taki problem, że przynajmniej w początkowym okresie poziom tych opłat, ściągalności tych opłat może być niski. W związku z tym mam nieśmiałe podejrzenia, aczkolwiek nikt tego nie potwierdził, że te stawki są na tyle wysokie, żeby zrekompensować to, że nie wszyscy będą płacili. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Państwu dziękuję za uwagę.